Dobry wieczór Państwu. Z wielką radością witamy Państwa w premierowym odcinku codziennego programu nowego dziennika NDTV. Witają Państwa Zuzanna Ducka-Lubas i Tomasz Dyptuła. Jest środa, 1 sierpnia, 214 dzień roku, a imieniny obchodzą Piotr, Konrad i Nadzieja, którym składamy najserdeczniejsze imieninowe życzenia. Proszę Państwa, spotykamy się w szczególnym dniu. Jest to 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mamy również wyjątkowego gościa, pana Mieczysława Madejskiego, prezesa Koła Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Jorku i oczywiście powstańca warszawskiego. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Chcielibyśmy dowiedzieć się w tym szczególnym dniu, 1 sierpnia, w dniu wybuchu powstania, jaka atmosfera panowała na ulicach Warszawy, jak pan to wspomina? Proszę państwa, to jest moment, który trudno określić. Była tak olbrzymia radość, ludzie się na ulicach ściskali, całowali. Przede wszystkim najważniejsze, wyciągali ni stąd, ni zowąd polskie flagi i zaczęły powiewać na wszystkich domach polskie flagi. To była olbrzymia radość. Wszyscy byli szczęśliwi, że w końcu po 5 latach strasznej niewoli, okresu, kiedy nie było co jeść i nie było światła i nie było szkół, raptem nastaje wolność. Wolność słowa, kiedy nie musimy się bać, że następuje łapanka, że za chwilę możemy być wywiezieni do obozu koncentracyjnego albo do Niemiec do pracy, albo złapani lub zwyczajnie zastrzeleni na ulicę. To był moment, kiedy wiadomo, wyszli już również Żydzi, niektórzy z ukrycia, którzy byli normalnie, gdyby ich Niemcy zobaczyli, byliby natychmiast w tym samym momencie rozstrzelani. Ale o tą wolność trzeba było walczyć i pana szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim jest imponujący. Wola, Stare Miasto, potem odpoczynek na Śródmieściu, Czerniaków, tak, gdzie pan przyjmował Berlingowców. Tak. Czy mógłby pan opowiedzieć coś o tej trasie? Myśmy byli zgrupowani, ponieważ nasz pluton należał do tak zwanych dywersyjnych i szturmowych. Myśmy byli zgrupowani już 3 albo 4 dni przed powstaniem. Mieliśmy melinę koło Saskiego Ogrodu. Przywieźliśmy olbrzymią ilość broni, ponieważ myśmy mieli dużo broni. Byliśmy jednocześnie plutonem kwatermistrzowskim. Mieliśmy broń zlokalizowaną pod Warszawą w Zielonce. Z Zielonki broń była przywieziona do Warszawy i tam mieliśmy już to uzbrojenie. Dostaliśmy rozkaz, od łączniczka przyniosła nam wiadomość, że mamy się o godzinie 4 stawić na punkt zgrupowania. Punkt zgrupowania był na Woli, w dawnej fabryce telefon, właściwie obecnie wtedy była fabryka telefon Kena na ulicy Mireckiego. Tam przyjechaliśmy już zdobytym po drodze samochodem, dlatego że ilość broni, jaką mieliśmy, my nie byliśmy w stanie przynieść ręcznie. Już tam była masa ludzi, już przychodziły inne oddziały w to samo miejsce zgrupowania i broń została przydzielona dodatkowo ludziom, którzy byli bez broni. Cały nasz pluton, znaczy nie cały, bo kilka osób nie zdążyło dojść albo dostało za późno rozkaz, to byli ci, którzy nie byli na zgrupowaniu, ci zostali w Śródmieściu. I tak się zaczęło pierwszego dnia powstanie. Radość była wszelkie olbrzymia, już się zaczęła o godzinie praktycznie przed 5 strzelanina na ulicy, bo już Niemcy zaczęli, byli atakowani. Atakowaliśmy wtedy jedynie i tylko, nie Wehrmacht, tylko Gestapo i Feldżandarmeria, takimi blachami na plecy, to było Feldżandarmeria, którzy mordowali i to byli ci, którzy rozstrzeliwali ludzi na ulicach. Panie Mieczysławie, udział w Powstaniu Warszawskim i przynależność do Armii Krajowej po wojnie chyba nie była mile widziana przez nowe władze. Czy to prawda? Czy miał pan jakieś problemy z tego powodu? Tak, były duże problemy. Po wojnie ja byłem aresztowany już w 1945 roku, w grudniu, dlatego że tuż po wejściu Wojska Polskiego, kiedy został uznany nowy rząd, na razie była cisza, spokój. Dopiero pod koniec 1945 roku zaczęli wyciągać poszczególnych ludzi. Ja zostałem aresztowany, nie pamiętam dokładnie, chyba w grudniu, przed Nowym Rokiem, to było pierwsze moje aresztowanie.
koniecznie żądali ode mnie wydania jakichś nazw ich kolegów. Myśmy byli przygotowani na najgorsze poprzednio za czasów okupacji niemieckiej. Także byłem, jak mówiło się, w zapartego. Nie było żadnej możliwości, żeby do mnie wydobyli. Trzymali mnie, nie pamiętam dokładnie, chyba 3 albo 4 miesiące. Po tym okresie zostałem zwolniony. Jeszcze śmieszna historia, dlatego że byłem trzymany najpierw pierwszy okres 3 miesiące, tak jak jako polityczny więzień. Natomiast w pewnym momencie mnie przenieśli do celi, gdzie byli sami kryminaliści. Myśleli, że wtedy, że pomiędzy kryminalistami byli prawdopodobnie szpiedzy, że coś się więcej dowiem. Tu mnie spotkał wielki zaszczyt, bo kryminaliści powiedzieli, zapytali, za co siedzisz. Było powiedzenie, on siedzi za niewinność. I traktowali, byłem mniejszy, młodszy, traktowali mnie z wielkim szacunkiem, z wielkim poważaniem. Więc byłem między więźniami i jak specjalnie, przy specjalnych przywilejach. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi. To dla nas wielki zaszczyt, że w tym szczególnym dniu jest Pan z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.